Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Szpilki na Bitcoinie. Reaktywujemy serię, pierwszą debatę już mieliście na kanale. Dzisiaj pojedynczy wywiad. A kto dzisiaj? Dzisiaj pierwsza rozmówczyni po przerwie, czyli piękna, mądra i boska Kasia Jakubowska. Zaczynamy! Tak jak zapowiedziałem już we wstępie, dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Jakubowska, którą znacie na pewno z niejednej konferencji krypto, a także z udziału moich kryptowalutowych niedziel z Mike'iem. Cześć Kasiu. Cześć wszystkim, cześć Mike. Bardzo miło jest mi Ciebie gościć w tej reaktywacji szpilek na Bitcoinie. Już żeśmy mieli taką, można powiedzieć, podczas kryptowersa drugiego, o czym za chwilę porozmawiamy, takie małe intro, ale teraz już jeden na jednego, żeby pogadać o Tobie i Twojej przygodzie. Może na początku kilka słów o sobie, kim jesteś w ogóle i czym się zajmujesz, bo to na początku ludzi interesuje. Trudne pytania. Ja generalnie od roku działam w blockchainie. Tak ogólnie to jakby zajmuję się już praktycznie od 6 lat PR-em i marketingiem. Gdzieś tam swoje początki miałam już w liceum, gdzie pomagałam innym budować markę osobistą, gdzie tak naprawdę jeszcze Instagram w Polsce no, dopiero zaczynał i dopiero ludzie zaczynali jakby używać tego typu narzędzi. To dało mi fajną szansę, no i tak właśnie po tych 6 latach wylądowałam w marketingu blockchaina. Mam pod sobą różne projekty, jeżeli chodzi o marketing. Niedawno również rozpoczęłam swój projekt NFT-kowy Iceverse. Także sporo tego się dzieje, organizuję też właśnie, jestem współorganizatorką Cryptoverse Expo, jak już wspomniałeś. W tym roku też się wkopałam w masę prelekcji na tym Cryptoverse, więc myślę, że dużo osób może mnie z tego kojarzyć. No i tak. No dobrze, to teraz rozłożymy to na czynniki pierwsze i po kolei. W ogóle jak się dowiedziałaś, jak trafiłaś do środowiska kryptowalut, czy blockchaina, jak to określiłaś w ogóle, jak, nie wiem, czy to był Bitcoin, czy nie wiem, na zasadzie takiej, bo przykładowo ja usłyszałem o Bitcoinie, ale stwierdziłem, a tam jakieś tam magiczne internetowe pieniądze i wróciłem po latach, długich latach. A jak to było w Twoim przypadku? Jak się zaczęło? Kiedy usłyszałaś, a kiedy już dołączyłaś na dobre? Znaczy wiesz co, usłyszeć to usłyszałam bardzo dawno, bo w ogóle mój dziadek zawsze inwestował na giełdzie i ja pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem i mój dziadek sprawdzał wykresy na telewizorze, więc czasem jak wchodziłam do dużego pokoju, no to jakby to wszystko się tam wyświetlało, a że ja byłam bardzo ciekawskim dzieckiem, no to jakby zawsze pytałam dziadzia, o co chodzi. I tak jakby właśnie mój dziadek zaczął taką moją pasję do rynków finansowych. Potem gdzieś tam szłam w tym kierunku, z lekka odbiegając, bo studia skończyłam z zarządzania, cały czas w tle był ten marketing, kiedyś chciałam być inżynierem od robotyki, więc jakby, ale gdzieś tam, wiesz, te kierunki bardziej takie ścisłe. No i w momencie, kiedy jakby pojawiły się kryptowaluty, to jakby wiedziałam o tym. Taką pierwszą styczność bezpośrednią miałam na studiach, bo prowadziłam na Akademii Leona Koźmińskiego swój SKN właśnie finansowy. No i tam poznałam Wojtka Podobasa, który był przewodniczącym, ja byłam wiceprzewodniczącą, znaczy my w ogóle razem jakby ten SKN przyjęliśmy. No i właśnie Wojtek potem założył Student Coina, w którym ja na początku też uczestniczyłam, ale to totalnie nie był mój moment na krypto, ja w ogóle tego nie rozumiałam. I gdzieś tam moja przygoda i współpraca z nimi się zakończyła. A mój taki faktyczny start z krypto to jest bardzo śmieszne, bo wyszedł od imprezy Rafała Zaorskiego, na której pojawiłam się totalnie przypadkiem, ze względu na to, że to był dla mnie okres wakacyjny, gdzie po prostu dużo wychodziłam ze znajomymi na miasto i właśnie mój znajomy Stefan, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, zabrał mnie i naszą ekipę znajomych do Rafała, ale to nie było na zasadzie, że słuchajcie, jest The Art of Speculation, jakby to jest bardzo fajny gdzieś tam biznesowy event, tylko na zasadzie, słuchajcie, mój ziomek Rafał robi tutaj super imprezę, chodźcie, mamy lożę. Także od tej imprezy Rafała wszystko się zaczęło, bo poznałam tam większość ludzi,
dostałam właśnie pierwsze zlecenie marketingowe, zaczęłam się na tym projekcie tego marketingu uczyć, no i tak już zostałam. Strasznie pokochałam ten świat blockchaina, strasznie lubię marketing tutaj, bo wymaga on, o czym wspominałam właśnie na naszej debacie, wymaga on zupełnie innych jakby aktywności, żeby takie projekty promować. To nie jest po prostu siedzenie i ustawienie reklam na Facebooku, tylko faktyczne wchodzenie w interakcje z ludźmi, poznawanie faktycznie swojego konsumenta. I myślę, że to też jest w ogóle coś, na czym projekty blockchainowe zyskują. Firmy, które próbują pozyskać finansowanie właśnie przez token, lepiej poznają swojego klienta, bo po prostu rynek od nich tego wymaga. No, z drugiej strony mówią, że na rynku kryptowalut inwestorzy, weźmy w to w cudzysłów, mają najmniej pieniędzy i największe roszczenia w stosunku do tych. Nie wiem, czy też to tak odbierasz. Wiesz co, coś w tym jest. Aczkolwiek no to właśnie zależy od tego, jaką grupę ludzi wokół siebie budujesz, no bo zawsze się znajdą tacy, co wiesz, będą gadać, aczkolwiek no to widać na przykład po bardzo fajnym polskim projekcie, jakim jest Tokenomia Pro, że tutaj jest bardzo wierna grupa, która jeździ z nimi na eventy, pomaga im we wszystkim, jakby szluje projekt i uważam, że jeżeli dobrze się buduje tą relację z odpowiednimi ludźmi, a jeżeli team ma odpowiednią energię, to jakby wokół masz tych ludzi, którzy są, nie są tymi roszczeniowymi inwestorami, tylko tymi, którzy chcą pomóc i wiedzą, że jakby no to jest po prostu obopólna korzyść, tak? Ja myślę, że jak już wspomniałaś o Tokenomii, w której sam osobiście jestem inwestorem, to myślę, że to jest też troszeczkę związane z tym, że mamy BESSE i automatycznie ci wszyscy krzykacze bardzo często oni w ogóle nie inwestują albo też wypadli z rynku, więc tak jak mówisz, budowa i też od samego początku nie można moim zdaniem doprowadzać do powstania religii, bo jak powstanie religia, no to generalnie ludzie jakieś chore oczekiwania sobie robią, a jak później to spadnie czy coś, to już oczywiście skam, piramida finansowa, skok na kasę i tak dalej, i tak dalej. Także te budowanie poprawnych relacji z inwestorami jest bardzo ważne. Faktycznie wiem, że spotkanie było organizowane. Ja osobiście niestety nie mogłem uczestniczyć, ale pamiętam, że i chyba na Kawsach też było takie spotkanie, o ile dobrze pamiętam, była Tokenomia, tak mi się coś wydaje, że tam była taka grupa. Albo na którymś, może nie na Kawsach, na którymś spotkaniu tam pamiętam, był Łukasz i była cała brygada. Przechodząc sobie dalej, no to nie mogę nie zapytać o Twój projekt, czyli Icedverse. NFT-ki, no ale NFT-ki to jest bardzo szeroki temat, nie? Więc może coś więcej o Twoim projekcie. Tak, NFT-ki są bardzo szerokim tematem i w sumie mój projekt tak naprawdę łączy wiele części świata NFT, bo jeżeli mówimy o NFT-kach, to jakby możemy tutaj podzielić na gaming, na metaverse, na jakby sztukę, utility i jakby NFT-ki kolekcjonerskie. Niektóre kategorie się zazębiają. U nas w tym projekcie tak naprawdę poza gamingiem, przynajmniej na ten moment, nie mamy gamingu, jakby jest większość tych rzeczy. Największą zaletą jest to, że w sensie jakby nasz projekt dotyka każdej z tych kategorii. Myślę, że największą zaletą jest to, że jest to fizyczny produkt. O tym również wspominałam na kryptowersję, że bardzo dużo mówimy o masowej adopcji, o tym, kiedy ona nastąpi i czy w ogóle nastąpi. I ja myślę, żeby mogło się to wydarzyć, właśnie są potrzebne projekty takie jak Icedverse, które łączą świat rzeczywisty ze światem wirtualnym. Ale może wprowadzę w ogóle, o co chodzi. Generalnie projekt Icedverse, mamy bardzo dużo pomysłów. Icedverse to jestem ja i mój wspólnik Karol. Karol ma pierwszego w Polsce jubilera hip-hopowego, tworzy biżuterię dla różnych znanych gwiazd, między innymi ostatnio stworzył naszyjnik dla Maty, które w ogóle, jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy, to możecie go widzieć na reklamach Adidasa po całym mieście. No jakby poznaliśmy się z Karolem, ja generalnie mam ogromne szczęście do przyciągania ludzi w życiu i znajdowania się w odpowiednich miejscach o odpowiednim czasie. Z Karolem poznaliśmy się totalnie przez przypadek, bardzo szybko okazało się, że oboje mamy zasoby, których bardzo długo czekaliśmy, więc długo nam nie zajęło, żeby podjąć decyzję, żeby razem współpracować. Tak naprawdę w 2 tygodnie do Kryptowersa postawiliśmy cały projekt. No tutaj Karol jakby ma te fizyczne zasoby, on właśnie projektuje biżuterię, ja bardziej zajmuję się tą częścią blockchainową i generalnie pierwszym takim elementem naszego projektu Icedverse jest kolekcja NFT Iced Bitcoin 999. Dziewiątka jest taką liczbą bardzo gdzieś tam obecną w moim życiu. Po pierwsze jestem jakby rocznik 99, po drugie tutaj fajnie się złożyło, bo jakby Kryptowers był właśnie 9 września, więc robiliśmy otwarcie kolekcji poprzez licytację. Była licytacja pierwszego naszyjnika.
Cała kolekcja to są właśnie naszyjniki z zawieszką, z jednej strony w kształcie monety Bitcoin, a z drugiej strony z personalizowanym rewersem. Pierwsza zawieszka została jakby spersonalizowana przez nas i również miała właśnie takie małe bitcoiny z tyłu. Przyszłościowo, jak otworzymy sprzedaż, a planujemy to zrobić mniej więcej za miesiąc, aczkolwiek tutaj jeszcze jest kwestia decydująca, bo chcielibyśmy zacząć sprzedaż na evencie NFT London, a jest jakby kilka czynników, które są związane z tym, czy uda nam się pojechać do Londynu, czy nie. Ale wstępny plan jest taki, chcemy właśnie otworzyć za miesiąc tą całą kolekcję i wtedy już na naszej stronie będzie dostępny taki, na razie w bardzo wersji podstawowej, kreator, gdzie będzie można sobie tą biżuterię spersonalizować, czyli że właśnie będzie ta zawieszka z Bitcoinem i z tyłu na przykład może być Mike Satoshi. Czy ja dobrze rozumiem, że NFT-ki to będą na zasadzie, że ja będę mógł sobie stworzyć NFT-ka i później z niego robić fizyczny produkt? Dobrze to rozumiem, czy troszeczkę inaczej? Nie, wiesz co, na odwrót. Działa to na takiej zasadzie, że w obecnym momencie będzie nasz grafik pracuje nad takim kreatorem, w którym ty sobie personalizujesz zawieszkę, tak? Czyli sobie wybierasz, czy na przykład chcesz mieć właśnie jakiś napis, czy nie wiem, Lamborghini, księżyce, czy cokolwiek chcesz. I jakby ten kreator jednocześnie, to na razie wersja podstawowa jest taka, że on będzie, po prostu tworzysz sobie zawieszkę, a my gdzieś tam projektujemy do tego NFT i otrzymujesz po prostu równocześnie NFT z produktem, ale pracujemy nad taką wersją, że jakby będzie to wszystko tworzone automatycznie, czyli od razu jak tworzysz sobie zawieszkę w kreatorze, to ten kreator automatycznie produkuje NFT, które w tym momencie wygląda tak, że po prostu jest bardzo ładny render takiego lodu i na jakby ten lód jest takim tłem, a z przodu widać naszą zawieszkę, która obraca się o 180 stopni, prezentując przód i tył tej zawieszki. I automatycznie od razu jakby tak chcemy, żeby to docelowo wyglądało, że od razu z automatu jest też ten NFT wysyłany na portfel i tak dalej. W tym momencie jakby całość procesów jest ręczna. Czyli mogę pokazać komuś biżuterię, zaprezentować, nie pokazując jej fizycznie, bo mi może buchnąć ją. To też, tak, zgadza się. Chcielibyśmy też wchodzić, żeby nasza biżuteria była właśnie również do użytku w tym świecie wirtualnym. Rozmawiamy z różnymi projektami, między innymi z Planetary Partyverse, żeby właśnie można było zaimplementować tą biżuterię. Jest to ogromnym wyzwaniem, bo generalnie jakby kwestia uniwersalizacji elementów metaversu jest sporym wyzwaniem w tym momencie na rynku, ale myślę, że no najwyżej jest po prostu przy większym wkładzie pracy będziemy w jakiś sposób dostosowywać na razie ręcznie tą biżuterię do metaversu. Ja myślę, że też wyzwaniem jest to wyzwanie technologiczne, bo oczywiście wszyscy oczekiwali, że metaverse będzie wyglądał jak słynny film Ready Player One, a wygląda jak wygląda i teraz jak wy zrobicie wysokiej rozdzielczości, to nie będzie, więc kwestia tego właśnie, nie ma, to wspomniałaś, nie ma standardów pewnie tych wypracowanych też, każdy sobie, jak to się mówi, to jeszcze musi powstać, ale tak, choć ja tego kompletnie nie rozumiem, tego całego metaversu i tego, że można sobie kupić obraz, ja jednak jestem z tego pokolenia i tutaj jak widzieliście, Kasia wspomniała 9.9, ja jestem 8.0, więc nie mogę być jej dziadkiem, jak niektórzy sugerują. więc a swoją drogą... Rafał Zaorski to nie jest mój brat. Tak, swoją drogą, tak, no bo też tak, upływu lat nie widać kompletnie. Więc generalnie mój dziadek też handlował, tylko on akurat nie korzystał z telewizora, z telegazety, tylko z klasycznych gazet. To tak małą tutaj dygresją, ale faktycznie wiem, że to jest przyszłość i dzięki temu, że ja mam syna, niewiele młodszego od ciebie, to generalnie widzę, że ja za pewnymi trendami nie nadążam i uznaję to za coś normalnego. Wręcz czasami mam takie podejście, że jeżeli powiedzmy są jakieś NFT-ki, to biorę te, które mi się podobają, ale biorę też te, które uważam, że są ohydne. W ogóle nigdy w życiu bym ich dotknął, bo wyznaję z założenia, że ja mogę nie rozumieć kolejnego pokolenia i trendów. Więc jeżeli 180 stopni zagram tu w dwie strony, to jest szansa na większy sukces. Także tak to wygląda. Ale no, masz teraz swój projekt, w ogóle ty się zajmujesz tyloma różnymi rzeczami, że ja mam wrażenie, że masz jakiś tam mechanizm podwajania czasu, że twoja doba trwa 48 godzin zamiast 24, ale właśnie, jesteś, bardzo często zajmujesz się marketingiem w różnych projektach. Wiem, że Cyberlife, z tego co wiem, wcześniej też oczywiście
przeszłość to wiadomo, to co to było nie jest, ale no powiedz, czym ty się w ogóle poza swoim projektem i organizacją krypto Versa, czym jeszcze ty się zajmujesz, bo wiem, że wszędzie ciebie pełno. Tak, zgadza się. Wiesz co, no, było mnie bardzo pełno, odkąd zaczęłam w krypto, bo też troszeczkę jakby szukałam. Nie do końca wiedziałam, wiesz, na początku wydawało mi się, że sama specjalizacja na blockchain to jest już sporo, a bardziej zagłębiając się w branżę, jakby odkryłam, że no nie, jeszcze troszeczkę trzeba się bardziej jakby wyspecjalizować. I w tym momencie, jeżeli chodzi o marketing, mam dwa projekty, jestem Chief Marketing Officer w CyberLife i jestem dyrektorem marketingu w Legends at War. Jeżeli chodzi o CyberLife, to jest to projekt z koncertowym metaversem. Bardzo zaawansowany projekt. Zachęcam, jeżeli chcecie zgłębić temat, do wejścia na naszą stronę, do przeczytania white papera, bo ostatnio właśnie stworzyliśmy całą nową dokumentację i tutaj wiele rzeczy się wydarzyło. Wprowadziliśmy awatary, które będą miały specjalny system uczenia się, uczenia się nas samych, które, no jakby dla mnie to jest coś, co w ogóle jest świetne w tym projekcie i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo tak w dużym uproszczeniu, ja na przykład uwielbiałam kiedyś grać w Tamagotchi, jeżeli jakby miałabym system, który by powodował, że to Tamagotchi byłoby jakoś tam bardziej mną, no to w ogóle wow, super fajna rzecz, bo wiesz, też jakby z metaversami jest taka kwestia, że i to też poruszaliśmy z Pawłem Łaskarzewskim na ostatniej debacie, którą prowadziłam, jakby tam nie ma co robić w tym momencie, tak? Więc jakby metaversy, które będą dobrze zorganizowane, tak jak u nas w CyberLife, nasz cały metavers jest podzielony na specjalne venue i w każdym venue jakby możesz uczestniczyć w innych aktywnościach, wszystkich właśnie związanych z branżą muzyczną, czyli masz venue poświęcone koncertom bardzo znanych artystów, ale masz też na przykład takie kuźnie talentów, których jakby ktoś, jeżeli właśnie artysta dopiero zaczyna, będzie mógł zagrać swój koncert, pokazać się naszej publiczności. I tutaj wiesz, dzięki temu zachodzi właśnie fajna wspólna synergia, bo z jednej strony artysta wchodzi do naszego metaversu i może pozyskać nowych odbiorców, a z drugiej strony jakby przyciągnąć swoich fanów do naszego metaversu, więc tak naprawdę wszystkie osoby, które w tym metaversie będą uczestniczyć, wzajemnie zyskują. I to jest bardzo fajne, to mi się strasznie podoba w blockchainie, że właśnie jest dużo takich zależności. Oczywiście wiadomo, że zdarzają się osoby, które wiesz, kładą ci kłady pod nogi i tak dalej, to jest jakby normalne, ale w tej branży jest dużo więcej, jakby jest taka kultura nawiązywania aliansów, partnerstw, że jeżeli można coś zrobić razem i można to zrobić szybciej, to jednak wszyscy dążą do tego, żeby iść w tym kierunku. I to jest świetne. Tak, więc to jeżeli chodzi o CyberLife, a jeżeli chodzi o Legends at War, to jest projekt, w którym jestem od półtora miesiąca dopiero. Tak naprawdę jesteśmy dopiero co po starcie, po lunchu takim marketingowym. Jest to gra strategiczna, która no w tym momencie ja mam swoją wersję, jestem szczęśliwym posiadaczem wersji beta po prostu na swoim telefonie i mogę sobie to testować. Zachęcam Was, jeżeli interesujecie się grami, a wiem, że bardzo duża społeczność właśnie blockchainowa siedzi w gamingu, zachęcam Was do obserwowania nas na naszym Twitterze, ponieważ w tym momencie robimy cały czas jakieś konkursy, gdzie można właśnie zgarnąć spoty na beta testerów i można już teraz uczestniczyć razem z nami w procesie tworzenia tej gry. No a tak nieskromnie powiem, że naszym celem jest stworzenie najlepszej gry na świecie i mamy naprawdę niesamowicie szybki development. Naprawdę po prostu jak ja patrzę na nasz zespół i to ile rzeczy w jak krótkim czasie wprowadzają, to jestem pod ogromnym wrażeniem i nie mogę się już doczekać tego, jak będziemy mogli pokazać i dopuścić jakby wszystkich do tutaj, do tej gry, bo naprawdę będzie to bardzo fajne. I co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No tak naprawdę projekt się rozwija, nie chcę zdradzać za wiele, bo będę sobie psuła, wiesz, nie będę miała co postować później. Wiesz, tak naprawdę jeżeli chodzi o marketing, to tutaj jest to spore wyzwanie, bo bardzo często bazujesz na tym, że musisz budować wizerunek czegoś, co jeszcze nie istnieje, co dopiero się tworzy. I to ma swoje plusy i minusy.
Bo z jednej strony to jest fajne, bo możesz właśnie zaangażować tego klienta docelowego w tworzenie produktu i dzięki temu twój projekt będzie lepszy i dostosowany faktycznie do osób, które no jakby finalnie za to płacą, tak? Więc to jest ten fajny plus, ale z drugiej strony to jest naprawdę ogrom wyzwań powodowanych tym, ja nie zliczę ile razy ja zmieniam strategię. Normalnie w zwykłych korporacjach masz tak, że jak projektujesz strategię marketingową, to jesteś w stanie ją zrobić na pół roku, rok, a nawet jakiś tam plan 5-letni. No a tutaj nie, jakby musisz brać pod uwagę zmieniający się wiecznie rynek, ale też właśnie zmieniający się produkt. No i trendy się zmieniają bardzo mocno na tym rynku, to jest też przede prawda. Wszystkim. Rynek krypto się tak zmienia. Jeśli chodzi o beta testy, to nawet mam dla Ciebie beta testera, a dokładniej beta testerkę, która myślę, że będzie zainteresowana testowaniem tego. Jeśli chodzi o metaverse, ja wiesz co, ja myślę, że tak jak mówię, były za duże oczekiwania i były za duże oczekiwania, że to za chwilę będzie na zasadzie wirtualnej rzeczywistości tak. I tak dalej. I ja obserwuję, odkąd sam byłem nastolatkiem i pierwszy kiedyś grałem w Dooma, tego pierwszego na tym VFX1 i mam wrażenie, oczywiście nie mogę powiedzieć, że postępu technologicznego nie ma, ale postęp gier komputerowych od tamtych lat do obecnych, jak te gry wyglądają, jak wyglądają nowe silniki graficzne i tak dalej, w stosunku do, to mam wrażenie, że w hełmie wirtualnej rzeczywistości praktycznie nie wykonały. To w porównaniu oczywiście do gier, że gry zrobiły ogromny skok, a hełmy oczywiście zrobiły, bo nie powiem, już nie ma 320 na 200, tylko jest już Oculusy, nie Oculusy i tak dalej. Nawet są te takie jakieś tam bieżnie do biegania, kombinezony, ale mam wrażenie, że ten postęp jest dużo, dużo, dużo mniejszy, mógłby być większy i myślę, że ludzie oczekiwali, że już teraz wszyscy, jak będziemy, że ten tradycyjny gaming z klawiaturą i tak dalej, to odejdzie i ja osobiście tak myślałem, że już będziemy grali wszyscy w okularach z tymi pistoletami i tak dalej, już nie mówiąc o jakimś tam bezpośrednio do mózgu przekazywaniu, a tak naprawdę, no dobra, mamy, możemy sobie głową pokręcić i gdzieś tam czymś, ale no to nie jest to, więc metaverse myślę, że no powiem tak, no dobra, fajnie metaverse, tylko no co z tego, że ja będę mógł sobie chodzić ludzikiem gdzieś tam, oparte to będzie o blockchain, będę sobie chodzić gdzieś tam po mieście na ekranie monitora, no troszeczkę, chociaż wiesz co, powiem Ci, czytałem ostatnio, że Nvidia widzi już potencjał i kolejne nowe generacje kart graficznych już właśnie będą pod kątem projektowane właśnie pod kątem metaversu. Oni widzą, że nie ma technologii, że ten obecny sprzęt jest za słaby i oni chcą projektować właśnie pod kątem budowania metaversu, więc ja myślę, że tutaj zwietrzyli rynek, tak jak w pewnym momencie rynek kopania kryptowalut i myślę, że tutaj będzie postęp, ale na to trzeba będzie jeszcze chwilkę zaczekać. Mi się wydaje, że jakby kwestią nie jest to, że ktoś nie jest w stanie dowieść technologii, której się wszyscy spodziewali, tylko my po prostu nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. To jakby mnie osobiście przeraża myślenie o przeniesieniu się całkowicie do tego metaversu, aczkolwiek to, co jest fajne w tym momencie, to, że po prostu łączenie tego świata rzeczywistego z wirtualnym. Tak naprawdę ten metavers, który jest taki, jak jest teraz, on po prostu rozszerza tą sferę rzeczywistą, dając różne fajne możliwości. Myślę, że to, za co ludzie lubią metavers, to, że i generalnie jakby blockchain, to właśnie są te możliwości i to, że oni mogą trochę wykreować siebie na nowo, trochę się wcielić w jakieś role, tak jak na przykład w naszej grze tutaj Legends at War, budujesz królestwo, walczysz z innymi, próbujesz zdobyć czyjś skarb i jakby jest to fajne, jest to po prostu wyższy poziom rozrywki, którą w jakiś tam sposób znaliśmy. Super, no ja też jestem oczywiście zawsze uważam za przewagę świata rzeczywistego nad wirtualnym. Wirtualny świat jest spoko, ale można powiedzieć ten świat rzeczywisty i te interakcje z fizycznymi ludźmi. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że będzie coraz większe pójście w stronę wirtualną. To już widzimy też gdzieś tam, jak to się mówi, po stronie nawet jak są media społecznościowe, to ludzie tworzą jakieś tam wyidealizowane obrazy siebie i później tam, co to ja nie jestem w internecie i tak dalej, a rzeczywistość okazuje się bardzo odmienna. Co ciekawe, mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że pierwszą konferencję metaversową to myśmy chyba robili, oczywiście wtedy to się nie dawało metavers. Kowalski, pamiętam, znalazł jakąś taką
i robiliśmy na bazie jakiegoś tam programu, nie pamiętam. Wręcz puszczaliśmy nawet nasze prezentacje, była wirtualna sala, można było usiąść do stolika. Co ciekawe, jak się siadało do stolika, to się słyszało dobrze te osoby, które siedziały przy stoliku, a gdzieś tam w tle było szum, tak było fajnie to rozwiązane i na wirtualnym ekranie puszczało się normalną prezentację PowerPointowską, wychodziło się na scenę, prezentowało się ją, także takie graficznie to było, no wiadomo, ale tak, takie pierwsze doświadczenie, a później się okazało, że to taki metaverse jest, nie? Także spoko, oczywiście z krypto to nie miało za dużo wspólnego. Przechodząc sobie dalej, na pewno chcę Cię zapytać o konferencję Cryptoverse, bo pewnie było to dla Ciebie, że tak Cię zobaczyłem pierwszego dnia na Cryptoverse, no to generalnie widać było, że jesteś zmęczona i że kosztowało Cię to dużo wysiłku, tak to nazwijmy, i fizycznie, i psychicznie. Jak Ty odbierasz? Jako sukces, jako wielki sukces? Oczywiście zawsze są rzeczy do poprawienia, ale jak Ty odbierasz konferencję, czy jak to się mówi, jak już minęła, to teraz fajnie, kiedy kolejna, tak jak ja, czy może jakoś inaczej? Oczywiście jako wielki sukces, a nawet większy niż wielki. Nie, a tak poważnie, uważam, że bardzo fajnie to wyszło. Jestem bardzo zadowolona z całego zespołu, który pracował przy konferencji, bo to jest takim chyba największą zaletą naszej konferencji, że jest to po prostu inicjatywa oddolnie jakby organizowana przez no większą część środowiska blockchainowego w Polsce i to jest bardzo fajne i naprawdę jestem z nas niesamowicie dumna, bo patrząc po tych trzech miesiącach takiej największej pracy przed Cryptoversem, ile razy jakby wydarzyły się rzeczy, po których normalnie mogliśmy stwierdzić, że kurczę, nie, jakby trzeba się poddać i to odwołać, to nie ma sensu w obecnym rynku, bardzo dużo konferencji się odwoływało, a my jednak daliśmy radę, zorganizowaliśmy to, było bardzo dużo ludzi, projekty też były bardzo zadowolone, więc myślę, że jak najbardziej, szczególnie w obecnym okresie rynku, to był ogromnym sukcesem. Cryptoverse był ogromnym sukcesem. Oczywiście, ja myślę, że ja w ogóle się nawet obawiam, że w pewnym momencie ta kinoteka nas nie pomieści, bo jest coraz bardziej, trzeba mieć świadomość, że mamy właściwie tutaj, jak nie dołek, to za chwilę dołek Bessy, gdzie można powiedzieć, że te sentymenty są najgorsze. Więc można by było sobie wyobrażać, jak by wyglądała ta konferencja, gdybyśmy taką konferencję zorganizowali, jak Bitcoin było po 60 tysięcy dolarów, ile tam by ludzi przyszło. Ale też uważam, że oczywiście ogrom pracy Twojej i wszystkich ludzi zaangażowanych, projekty, które fajne się pojawiły, a teraz myślę, że będą też anglojęzyczne osoby, bo już przetarliśmy szlaki. Sala, którą miałem okazję, nie powiem przyjemność prowadzić, bo jednak jest to wyczerpujące, bo cały czas trzeba być. Więc takie moje doświadczenie z Cryptoversa. Na pierwszym Cryptoversie ja sobie wygłosiłem swoją prelekcję rano i generalnie bailando. Na drugim Cryptoversie co chwilę trzeba było być, a jeszcze czwartek był też. Te warszawskie powietrze jest jednak męczące, więc to wiadomo, w czwartek było też fajnie. No ale fajnie, taki imprezowy weekend, ta też synergia, trzeba wspomnieć, tak, że były też arty, gdzie część osób z artów przyszła na Cryptoverse, część z Cryptoversa poszła później na arty, także taki imprezowy weekend w Warszawie. Zawsze można coś poprawić, to jest normalna sprawa i wiadomo, że kolejny Cryptoverse w przyszłym roku i będziemy, jak to się mówi, znowu działać, żeby trzeci Cryptoverse był jeszcze lepszy niż pierwsze dwa. To prawda. No myślę, że w przyszłym roku zrobimy tylko jedną edycję, w tym roku mieliśmy dwa, no i widać, że jakby ludzi było przy tej edycji więcej, ale też założenia były większe, więc jakby pierwsza edycja w lutym nas bardzo zaskoczyła. Mieliśmy zarezerwowaną mniejszą powierzchnię, przez co mogło się wydawać, że tych ludzi było więcej. Było więcej na tej edycji, ale też tutaj jakby się bardziej do tego przygotowaliśmy. Więc myślę, że właśnie biorąc pod uwagę sentymenty, naprawdę ta edycja się świetnie udała. Przetarliśmy szlaki na międzynarodowo. Zarówno jeżeli chodzi o promocję, jak i właśnie cała sala była poświęcona wykładom w języku angielskim. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też uda nam się bardziej ściągnąć jakichś partnerów. No tutaj jeżeli chodzi o polski rynek, wprowadzenie tej międzynarodowości jest trudne, bo wiele osób nie zna języka, więc te wykłady też nie cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem jak te w języku polskim. No ale fajnie, że możemy być pionierami i wiesz, ktoś musi to budować. Bardzo dużo osób, zauważam, że projekty często mówią, jakby Polska to nie jest rynek dla nas. Polskie projekty mówią, Polska to nie jest rynek dla nas, nie, ale jakby nigdy nie będzie, jeżeli my nie będziemy tego budować. I oczywiście. Jakby
My to robimy właśnie jako Cryptoverse Expo, jako konferencja, ale też jako show na Blockchain Space by Comparik i generalnie no jakby Comparik i każda osoba, która, większość osób ze środowiska, które tworzy Cryptoverse Expo, edukuje w tym zakresie. I to jest ważne, bo jeżeli nie będziemy propagować tej wiedzy, to nagle nie stworzymy sobie rynku, gdzie będą ci inwestorzy i gdzie oni będą jakby wydawać duże pieniądze, które projekty próbują pozyskać. Oczywiście, to jest że jakby tak. Wspólną pracą. Oczywiście, że tak. No to jest też fajne, że jednak ten świat kryptowalut, tych ludzi, którzy gdzieś tu coś robią, to jest jednak trochę jak taka jedna wielka rodzina. Oczywiście zawsze są jakieś tam niuanse pomiędzy ludźmi, ale powiedzmy publicznie nie ma. Tak jak ja obserwuję czasami Zachód, że oni się tam wyzywają nawet na żywo, na transmisjach, już nie mówiąc w obecności kobiet, to już ja nawet nie chcę tam, jak to się mówi, idźcie sobie i sobie wyjaśnijcie gdzieś tam na sali gimnastycznej albo na czymś innym, zamiast jakieś dziwne, negatywne emocje. Fajnie, że wyszło. No poza tym, wiesz, jeśli moja uwaga, ja byłem na pierwszym, byłem na drugim, więc widać było, że ja nie zgadzam się z tym, że wyglądało, że mniej ludzi. Nie, trzeba mieć świadomość, że była jeszcze dodatkowa sala przecież, czyli były trzy sale, gdzie sala Web3, ja tam przypadkiem trafiłem, mówię, ludzie, ile tam ludzi? Ja nawet nie wiedziałem, że ona tam jest, prawdę mówiąc. Plus dodatkowo sala główna i sala anglojęzyczna. Oczywiście, słuchaj, ja zawsze mówię wszystkim, uczcie się języka angielskiego, bo jeżeli nie będziecie mieli projekty, nie wszystkie projekty będą tłumaczyć na język polski i zawsze będziecie na kimś musieli polegać. Więc to jest taka podstawa, w ogóle mnie to szokowało, że w Polsce inwestorzy krypto nie znają języka angielskiego. Ja rozumiem starsze osoby, które zwykle się uczyły rosyjskiego języka, ale to też mój taki apel, uczcie się, naprawdę, to nie jest jakiś strasznie trudny język, to nie jest jakiś chiński tradycyjny, czy to nie, pomyślcie, że jako Anglik musielibyście się polskiego nauczyć, tak, i wszystkich odmian, końcówek, przypadków i tego wszystkiego, także naprawdę. Podstawowy. Tak. Wiesz, to ja pracuję na teraz właśnie w sumie oba projekty, którymi się zajmuję, to pracuję na rynku amerykańskim, a też nawet troszeczkę na Japonię. I tak naprawdę mnie bardzo stresowa, w ogóle języki to jest jedyny kompleks, jaki ja mam. Jestem kompletną nogą z języków, tak jak wspomniałam na początku, zawsze byłam bardziej w kierunku jakby przedmiotów ścisłych. Więc mnie zawsze stresowało mówienie po angielsku, praca po angielsku i tak dalej, a zawsze wszyscy mi mówią jakby, Kasia, nie przejmuj się, my w ogóle nie mówimy po polsku. Więc jakby to, że ty się powiesz, nie wiem, czasownik w czasie teraźniejszym, a powinien być w czasie przeszłym, jakby my cię rozumiemy, to jest okej. Okay. Więc myślę, że wiesz, jakby dużo osób ma blokadę i jakąś taką niechęć, a przez to, że my trochę, mam wrażenie, jesteśmy tacy oceniający i nam się wydaje, że wszyscy tak robią, a jakby nie, właśnie bardzo dużo osób posługujących się innymi językami ma troszeczkę większą otwartość i tutaj nie ma co się przejmować. Powiem ci w ten sposób. Mi kiedyś zwrócono uwagę na dwie rzeczy właśnie podczas wywiadu. Pierwsza rzecz, to się nie poprawiaj, bo my siebie rozumiemy, to po pierwsze. A po drugie, jak to powiedział ktoś, osoba, która mówi po angielsku i po polsku, mówi, słuchaj, jakby to cię ktoś powiedział, słuchaj, ja chciałbym tobie przedstawić twój projekt, bo ty je być z Polska. To ty byś się obraził na gościa, czy cieszyłbyś się, że on mówi w twoim języku? No to tak samo podchodzą na zachodzie. To, że ty się pomylisz, no przecież nawet na zachodzie masz British English, American English, australijski jeszcze, slangi różne, przecież niektórzy nawet, jak piosenek słuchasz, to oni tak śpiewają, że tam ciężko zrozumieć, co to jest język. U nas chociażby, pojedź w góry albo gdzieś tam, no i weź, już nie mówię na Kokoszubach, to już w ogóle osobny temat, więc nie ma sensu się tym przejmować. Oczywiście, przejście, największą blokadą, którą ja osobiście miałem i wiem, że wiele osób ma, będzie pisać artykuły, wszystko fajnie, ale jak trzeba zacząć mówić, to już jest problem. Właśnie z tego powodu, ale kwestia podejścia na ludzie, naprawdę, nawet jak się pomylisz, jeżeli nawet ci nie zrozumie ta osoba, to ci zada pytanie, poprosi wyjaśnić, czy coś takiego, nie ma się co spinać. Tak jak mówię, wszyscy jesteśmy ludźmi, jak trafisz na idiotę, to w każdym języku będzie idiotą, no, a jak trafisz na normalnych ludzi, a w krypto naprawdę większość to są normalni, fajni ludzie, to myślę, że nie będzie żadnego problemu. No i jeszcze oczywiście przy okazji chciałbym Cię na koniec zapytać o Twoje plany. Jakie masz plany, jak to się mówi, plan pięcioletni, a może za daleko, czy może tak daleko nie wybiegasz. No na pewno masz jakiś oznaczony, jak to się mówi, kierunek, w którym idziesz. No i powiedz, do czego dążysz, jakie są Twoje plany, marzenia. Wiesz co, no jeżeli chodzi o plan pięcioletni, to tak jak rozmawialiśmy na tym rynku, tak, ciężko o takie plany. Nie, a tak poważnie, wiesz co, moim takim największym marzeniem, które, uwaga, pierwszy raz u Majka Satoshiego, nigdy o tym nie mówiłam publicznie, jest wybudować hotel.
Więc to jest coś takiego, co, do czego w bardzo długim okresie dążę. Ale generalnie w tym momencie na pewno jakby zostaję z projektami, które mam. Chcę się skupić na tym, a myślę, że trochę jeszcze to potrwa, żeby te projekty wyszły, rozwijały się. I myślę, że to nawet w perspektywie pięcioletniej to będzie jakby okres pracy nad tym wszystkim. Wiadomo, że teraz wszystkie, bardzo dużą część swojej energii i wszystkich swoich zasobów wkładam w mój własny projekt, no bo wiadomo, że jak coś swoje z twoim dzieckiem. Aczkolwiek no też to jest fajne, że wiesz, w blockchainie tak naprawdę większość projektów ma pulę tokenów teamowych, więc tutaj też nie można mówić, że się czuję tak jak wiesz, bo jakby na rynku tradycyjnym jest bardzo duża różnica między posiadaniem własnego biznesu a byciem w korporacji. Tutaj tego tak nie ma, więc jakby ja mam w tym momencie 3 projekty, które uwielbiam, mam świetne zespoły we wszystkich 3 projektach, więc na pewno najbliższe 3 lata to jest w ogóle myślę, że minimum pracy takiej pełnej nad rozwojem tego wszystkiego, ale moje życie jest tak przewrotne, że się nie zdziwię, jak się okaże, że coś jeszcze dojdzie. Ja teraz też jakby oczywiście ja nie jestem z tym wszystkim sama, mam albo właśnie teamy w tych projektach, albo też mam u siebie w tym momencie jakby w swojej, bo ja mam agencję marketingową, u mnie w agencji mam Justynę, która jak część osób mogła zauważyć właśnie na kryptowersję jest dla mnie ogromnym wsparciem. Teraz też przychodzi do mnie do firmy jeszcze jedna osoba, więc tak naprawdę tutaj jakby chcę to rozwijać. Docelowo bardzo mi zależy na tym, ja ostatnio nawet tak na Instagramie connecting people in business, ponieważ mam jakąś taką umiejętność właśnie dostrzegania bardzo często w ludziach tego, czego oni nie widzą i po prostu łączenia z ich z odpowiednimi osobami, więc chciałabym jak najbardziej się w tej kwestii realizować i tutaj po prostu wchodzić w różnego rodzaju właśnie projekty, może nie z takim poziomem zaangażowania, bo myślę, że nie mam na to przestrzeni, jak te firmy, dla których teraz pracuję, ale na pewno w jakiś tam sposób uczestniczyć w innych rzeczach, bo ja nie lubię, jak w życiu jest nudno, musi się zawsze dużo dziać, także do tego docelowo dążę. I bardzo dobrze, życzę ci z całego serca tego hotelu, jak tylko będziesz go tam, to ja bardzo chętnie odwiedzę. Zapraszam. No. Słuchaj, no i tak już końcowe. Jeżeli masz jakieś rekomendacje osób, które mogę zaprosić do Szpilek na Bitcoinie, to możesz to w tym momencie, jeżeli masz kogoś na myśli, na przykład jedną osobę albo więcej, kogo mógłbym gościć w tym show, to możesz się tutaj podzielić, wywołajmy do tablicy. Wiesz co, no na pewno dziewczyny, które uczestniczyły w debacie razem ze mną, na przykład Magdalena Hędzelek czy Marta Werse, no też bardzo bliska w naszym środowisku osoba, czyli Jola Silverstar. Myślę, że tutaj dużo osób będzie czekało na odcinek z nią, jeżeli jakby zgodzi się pójść na wywiad w stronę blockchainową. Więc tak, myślę, że no, masz 3 podpowiedzi. Super, to ja mogę tylko podpowiedzieć, że tak, Jola będzie i dziewczyny też będą. Także będą wywiady. Kasiu, bardzo serdecznie ci dziękuję za ten wywiad. Myślę, że ludziom się bardzo spodoba, dużo fajnych tematów zostało poruszonych. No i oczywiście myślę, że jeszcze nie raz zobaczymy się na niedzielnym live. No pewnie, również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki wszystkim, którzy oglądali.